Panie pośle, panie generale, kancerzu, kapitulu Krzyża Wojskowego, panowie generałowie, admirałowie, panie profesorowie, podoficerowie, szeregowcy, was wszyscy, goście, którzy przybyli na tę wspaniałą uroczystość Rady Godności, stanowisk, tytułów, rang, szanowne rodziny, które chciałem się szczególnie gorąco zwrócić. Nie ma najmniejszych wątpliwości, że zapewne są tutaj dzisiaj dziadkowie, rodzice, rodzeństwo, małżonkowie, przyjaciele, bohater dzisiejszej uroczystości oraz wy. Pozwolę sobie jako szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego zwrócić się do was publicznie i oficjalnie pierwszy raz w sposób, który będzie towarzyszyć wam do ostatnich waszych dni. Panie i panowie oficerowie. Wielokrotnie było podkreślane, że to specjalny dzień. Tak jest. To niezwykły dzień. Masa satysfakcji i swoista nagroda za długie tygodnie, miesiące, w niektórych przypadku lata poświęceń, studiowania, ćwiczeń, pierwszych poligonów, pierwszego odczuwania odpowiedzialności za kolegów, uczucia subordynacji do jednostki, do wartości. Myślę, że ta nagroda, podzielą to pewnie wszyscy dzisiaj, zupełnie naturalnie wam się należy. To niezwykła sprawa. Gratuluję i wiszuję. Cieszę się również z wami. Ale chciałbym zwrócić uwagę na jeden drobny szczegół, aby nam nie umknął, że w przypadku oficerów zwierzchnik sił zbrojnych, pan prezydent, pierwszy obywatel, tylko w dwóch przypadkach osobiście podejmuje decyzję i wyraża swoją niezwykłą atencję. Mamy wiele stopni oficerskich. Wielokrotnie będziecie awansować, czy to na stanowiskach, czy również, jeżeli chodzi o wasze stopnie wojskowe, czego wam życzę, ale tylko w przypadku podporuczników i generałów robi to osobiście. Właśnie dlatego, że to jest tak ważne. Dzisiaj stajecie się częścią elitarnej grupy społecznej. W 40-milionowym kraju, w 100-tysięcznych siłach zbrojnych, nie wszyscy przecież są oficerami. To szereg uprawnień, które swoją decyzją nadaje wam pan prezydent. Od dziś możecie wydawać rozkazy związane ze służbą, szkoleniem, z administrowaniem. Zdecydujecie o czymś rozwoju, ale w najbardziej skomplikowanych sytuacjach będziecie wydawać rozkazy, których konsekwencją może być życie ludzkie. Takich kompetencji, takich uprawnień nie mają wszyscy. Dlatego chciałbym wam przypomnieć również, oprócz zaszczytów, oprócz uprawnień, kompetencji, być może swoistych przywilejów społecznych, szacunku, dawania honorów, spoczywają na was ogromne obowiązki. Liczę na was pan prezydent zwierzchnik sił zbrojnych, liczę ja, jako szef sztabu generalnego, wasi dowódcy, również wasi koledzy i koleżanki w służbie, podwładni, przełożeni, rodzice, wszyscy Polacy. Dlatego chciałbym wam dzisiaj przypomnieć o tym niezwykłym dniu, niezwykłej decyzji pana prezydenta. Oczywiście wszyscy generałowie życzą wam, żeby również w tej drugiej sytuacji pan prezydent mógł, co zawsze osobiście mówi, że czyni to z przyjemnością, skorzystać z tej kompetencji i uczynić was generałami. Ale na to jeszcze chwilkę trzeba będzie posłużyć. Wiele rzeczy, kiedy zawsze przyjeżdżam z Akademii Wojskowej z moimi kolegami generałami, wspominamy sprzed 30 czy nawet więcej lat, wyglądało inaczej, kiedy my staliśmy na waszym miejscu. Zastanawialiśmy się, jak wiele zmieniło się w siłach zbrojnych czy w naszych dziedzinach na świecie. Zmieniło się bardzo wiele. Zmieniły się systemy społeczne, polityczne, ekonomiczne, gospodarcze, nowoczesne technologie. Wspominana dzisiaj pandemia zmieniła i zmienia i zmieniać będzie nasze życie. Ale jest kilka rzeczy, które są absolutnie niezmienne. Oprócz sztucznej inteligencji, kryptowalut,
nowoczesnej technologii 5G. Są rzeczy, o których myśleli wójcy pancernej drużyny Dobrego. Jestem przekonany, że takie dylematy rozważał również każdy polski wódca pod Grodzem, Kocimie, Wiednie, Podolszu, Kurzynem, wszyscy polscy dowódcy powstań w roku 1939. I na pewno również o tym myślał pan kapitan Kaliciak w 2004 roku w Herwali. Wiem, bo znam tego oficera. Dlatego zanim skorzystacie z tych wszystkich przywilejów, prawi, które wam dzisiaj decyzją pana prezydenta siły zbrojne nadają, chciałbym, żebyście pamiętali o tym, co najważniejsze. A najważniejsza jest służba. Jakkolwiek zmienił się dzisiaj świat, w pewnych obszarach z administracyjnego punktu widzenia podlegamy rygorom pracy po prostu na zwyczajnym świecie. Bezpieczeństwa, higieny wszystkich tych regulacji, które o tym stanowią. Ale nasz kontrakt o pracę brzmi: ja, żołnierz Wojska Polskiego, przysięgam. Takiego kontraktu właściwie nie podpisuje nikt poza żołnierzami. Zatem codziennie rano swoim bliskim mówcie, że nie idziecie do pracy, że idziecie na służbę. Tego od was oczekuję. Oczekuję również absolutnego poświęcenia. Bez tego nic nie będzie miało wartości. Poświęcenia czasu, potencjału, energii, często kosztem najbliższych, kosztem waszego hobby, waszych oczekiwań. Siły zbrojne od was oczekują poświęcenia, lojalności, szeroko pojętej takiej, bo kolegi, koleżanki, lojalności do podwładnych, do przełożonych i do wszystkich Polaków, którzy dzisiaj patrząc na was, wam zaufali. Oczekujemy wszyscy, ja oczekuję od was odwagi, to nie tylko takiej na podwładki, ale również tej odwagi w życiu codziennym, żeby mówić prawdę, żeby nie zgadzać się na to, co nie godzimy. To nasza rola, nas, oficerów. Tak od dzisiaj będę się do was zwracał. My, oficerowie. Oczekuję, żebyście się doskonalili we wszystkim, co tylko możliwe. Nie tylko związanych z nowoczesnymi wojskowymi technologiami. Dzisiaj świat jest bardziej złożony. Ale pamiętajcie również o tym, żeby nie zapominać o poczuciu humoru. Poczucie humoru jest cechą charakterystyczną polskich oficerów. To świadectwo intelektu i dystansu się. Myślałem, że się ze mną zgodzisz. Więc jakkolwiek uważne są te sprawy, którymi się zajmujemy, nie traćcie poczucia humoru. Nie wszystko trzeba brać tak na serio. Trzeba mieć do siebie również ogromny dystans. Nie traćcie nadziei. Cokolwiek by się działo, nie na każdy pół z was zawiszą. Nie zawsze będziecie na liście awansowani. Nie zawsze dostaniecie to stanowisko, ten przedział służbowy, który oczekujecie. Dzisiaj z wielką satysfakcją widziałem na naszywkach niemal wszystkie jednostki, z którymi jestem związany. To dobre jednostki, z ogromną tradycją, z świetnym zespołem, świetnymi dowódcami. Czekają tam na was wybitni oficerowie, świetni podoficerowie. Żołnierze z absolutnie najwyższej półki. Chciałbym, żebyście byli autentyczni i wewnętrznie spójni. Nie można być do 15 oficerem, a po 15 brać udział w czymś, co niegodne. Czymś, co nie jest spójne z tym, czego oczekują od nas wszyscy Polacy. Jeżeli kiedykolwiek będziecie mieć wątpliwość, zanim jeszcze wyrazicie swoich przełożonych, popatrzcie w prawo. Na sztandarze jest napisane wszystko to, co najważniejsze. Nic więcej wam nie potrzeba. I ostatnią rzeczą, którą wam do waszych notatników polecam zapisać, jest zaufanie. Zaufanie jest absolutnie fundamentalne. Mówiłem o tym, kiedy byłem wyznaczany na stanowisko szefa sztabu głównego w pierwszej i drugiej kadencji. Trzeba ufać podwładnym, trzeba ufać przełożonym, trzeba ufać tym, którzy nam pomagają w tym wielkim dziele. Myślę, że każdy z was dzisiaj powinien to ślubowanie wydrukować sobie w
wkleić do swojego notatnika i na kolejnych stanowiskach służbowych przypominać. Zwłaszcza to ostatnie zdanie. I nigdy Cię nie zawiodę ojczyzną. Wszystkiego dobrego. Do służby. Dziękuję.